Pochodzę z bardzo malutkiej miejscowości, tak jak już wiecie, tam 1800 mieszkańców, z normalnej rodziny robotniczej, gdzie musiałem na wszystko sobie zapracować. 25 lat temu praktycznie nie miałem nic. Jeździłem starym maluchem, dwie pary spodni, mieszkałem w pokoiku 3x3 u rodziców, telewizorek 14 cali i w pewnym momencie sobie siedzę i co ja mam w życiu robić? Od ojca pożyczałem 100 zł gdzieś tam na piwo, czy tam na paliwo, no i od zera zaczynałem. I skoro nie miałem nic i mogłem wejść na sam szczyt z takiej malutkiej prowincji i po kilku latach wejść sobie do salonu Mercedesa i pokazać tego i tego, przywieźcie mi, i tak rzeczywiście było. Tylko żeby to było, to trzeba na to wszystko było ciężko pracować. Wszystko jest możliwe, nie ma rzeczy niemożliwych. Jeżeli jesteś młodym, zdrowym chłopakiem, dziewczyną, jeżeli sobie wyznaczysz jakiś ten cel, zawsze można dojść do tego celu. Konsekwentnie, uczciwie pracować, a na końcu za jakiś czas dostaniecie wypłatę. Oczywiście na początku nie będzie cudów, od razu idziesz do kogoś pracować, od razu, bo ja chcę 5000. Zapracuj, pokaż, że jesteś warty. Pokaż, że w tym sporcie, w danej dziedzinie, mówimy o sporcie teraz, pokaż, że jesteś warty tego pierwszego miejsca. Gdy nie będziesz tym pierwszym, a ciężko będziesz pracował, nie masz tego talentu, to będziesz piąty, ale będąc na cały świat piątym, to i tak już jest duży sukces. Ktoś, kto ma talent i ciężko będzie pracował, będzie numer jeden. Ktoś, kto nie ma talentu, ale ciężko pracuje, będzie numer pięć. To i tak jest bardzo duży sukces. Będąc piątym w Polsce, na tyle milionów jest dobrze, a będąc piątym na świecie, to też, więc nie ma rzeczy niemożliwych. I jak ja to zawsze mówię, samo się nic nie zrobi. Do roboty. Na każdej dziedzinie, na każdej płaszczyźnie, jeżeli chcesz coś osiągnąć, trzeba ciężko pracować. Czy to w dziedzinie sportu, jeżeli chcesz być najlepszy w danej dziedzinie, trzeba ciężko pracować i się poświęcić. Jeżeli chcesz w biznesie też dobrze sobie radzić, też trzeba pracować praktycznie 24 godziny na dobę. Codziennie cały czas po prostu powtarzasz, a zawodowy sport i to wszystko polega na powtarzalności. Ktoś powie, po co ty w koło robisz to wyciskanie sztangi na ławce leżąc? No, jeżeli chcesz zbudować siłę, to musisz powtarzać. Na przykład, po co powtarzasz to obalenie jedno do jednej nogi do dwóch? No, cały czas to się po prostu robi w koło setki, tysiące razy, żeby to po prostu w pamięci. Trzeba chcieć.